To jest studio Grupy Orlen. Zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Efekta, szlachetna moc i właściwości. Najlepsza stacja należy do Orlenu. Będzie więcej ekologii. Kto za to zapłaci? To wydanie programu zaczynamy od najważniejszej informacji tego tygodnia, przynajmniej jeśli chodzi o segment sprzedażowy naszego koncernu. Na stacjach Orlen zadebiutowała Efekta. To nowe paliwa dostępne już w całej sieci sprzedaży, zarówno dla silników benzynowych, jak i tych korzystających z diesla. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zadebiutowały nowe paliwa Efekta 95 i Efekta Diesel. Ich walory, potwierdzone przez niezależnych ekspertów, to lepsze właściwości czyszczące i redukcja emisji. To kolejny już dowód na budowanie przez Orlen oferty sprzedażowej, dającej naszym klientom nie tylko produkty najwyższej klasy, wykorzystujące osiągnięcia najnowszych technologii, ale także możliwość wyboru paliw wedle oczekiwań konsumenta. Za każdym razem, kiedy wprowadzamy nowe usługi, nowe produkty, myślimy o satysfakcji naszych klientów. Paliwo Efekta jest to paliwo, które ma za zadanie dbać o silnik, ale również jest to paliwo, które jest efektywne z punktu widzenia użytkowania naszego klienta. W związku z tym dziś w naszej ofercie będziemy posiadali dwa topowe produkty paliwowe. Są to paliwa Efekta, przeznaczone dla klientów, którzy dbają o silnik i preferują efektywną jazdę, ale mamy również paliwa Verwa, które są przeznaczone dla klientów, którzy lubią dynamiczną jazdę. Jestem przekonany, że nasze dynamiki sprzedaży będą jeszcze wyższe ze względu na wprowadzenie nowego produktu. Jestem przekonany, że poza tym, że podniesiemy satysfakcję naszych klientów, to również pozyskamy nowych klientów. W związku z tym z punktu widzenia biznesowego liczymy na znaczące rezultaty. Paliwa Efekta mają właściwości czyszczące, lepszą smarność, chronią przed korozją. W ramach wykonanych testów potwierdzono również skalę redukcji emisji możliwą do uzyskania dzięki stosowaniu paliw Efekta. Stosowanie tego paliwa wobec nieuszlachetnionego, ale spełniającego tą technologię Efekta, ale spełniającego wymagania obowiązujące w Polsce, daje benefity. To jest nasze paliwo, wytwarzane tylko przez PKN Orlen. Wszystkie składniki, które dodatkowo zastosowaliśmy, były uszyte na miarę, czyli tak tailor made dla naszych produktów i nikt takimi nie dysponuje. W związku z czym myślę, że jest to ten dodatkowy atrybut, którym można się chwalić. W naszym kolejnym programie zaprezentujemy więcej informacji na temat technologii paliw Efekta oraz wypowiedzi niezależnych ekspertów, którzy pracowali nad testami nowych paliw. Zapraszamy do studia Grupy Orlen już za tydzień. Znamy rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego stacji paliw w naszym kraju. Konkursowych kategorii było kilkanaście, w wielu z nich byliśmy obecni wśród nominowanych. Wygraliśmy w kilku, w tym także na najlepszą stację 2018 roku. MOP Orlen Wiśniowa Góra Zachód został uznany stacją benzynową roku 2018 w plebiscycie organizowanym przez wydawcę miesięcznika Stacja Benzynowa i portal petrolnet.pl. Stacje koncernu otrzymały także nagrody dla najlepszego konceptu gastronomicznego, sklepu convenience, miejsca obsługi podróżnych, obiektu premium oraz nowego obiektu. Łącznie dzięki ocenom branżowych ekspertów stacje Orlen zakwalifikowały się do finału w 12 z 15 kategorii konkursowych. Flagowa stacja Orlen Wiśniowa Góra Zachód uzyskała nie tylko najwyższe noty ekspertów branżowych, ale jest także jedną z najchętniej odwiedzanych i generujących największe obroty w całej sieci Orlen. Zlokalizowana przy autostradzie A1 na południe od rozjazdu z autostradą A2 uzupełniła istotną lukę w infrastrukturze drogowej kraju. Jest to obiekt o najwyższym standardzie, wyposażony w najnowsze rozwiązania ofertowe oraz z zakresu projektowania przestrzeni. Część restauracyjna może pomieścić ponad 100 klientów, co sprawia, że pod tym względem jest to największy obiekt w sieci Orlen. Stacja wyposażona jest również w otwartą kuchnię, w której widoczny jest m.in. proces przygotowywania posiłków ze świeżych produktów oraz piec do wypiekania pieczywa i ciast. Oferta stacji obejmuje pełną gamę produktów i usług typowych dla formatów O-Shop i Stop Cafe 2.0. Na stacji zaprojektowano także specjalny pokój dla matek z dziećmi oraz kącik z interaktywnymi zabawami dla
najmłodszych. Wiśniowa Góra Zachód to 30. MOP pod marką Orlen, co sprawia, że sieć jest zdecydowanym liderem tego segmentu rynku w Polsce. Wkrótce nasz koncern będzie ponosił koszty związane z wprowadzeniem opłaty emisyjnej, czyli czegoś w rodzaju podatku od zanieczyszczeń. Podobne rozwiązania są stosowane w wielu innych krajach. Środki mają pomóc w walce ze smogiem i wpływać na poprawę stanu środowiska. Orlen zapewnia, że pomimo ponoszonych kosztów nie będzie szukał tych pieniędzy w kieszeniach klientów swoich stacji. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że ponad 80% ludności świata żyje w miejscach, gdzie nawet co ósma osoba umiera przedwcześnie wskutek oddychania powietrzem złej jakości. Nowa opłata może mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce, gdzie coraz odważniej mówi się o rozwoju transportu elektrycznego i wodorowego oraz wykorzystaniu paliw alternatywnych. Kierowcy obawiają się, że opłata emisyjna podniesie ceny na stacjach benzynowych. My działamy na bardzo konkurencyjnym rynku i po prostu na tym konkurencyjnym rynku nie da się przerzucać, jakby to powiedzieć, bezkarnie dodatkowych opłat na konsumenta. Te opłaty się wprowadza po to, żeby się po prostu dostosować do nowej sytuacji i te dostosowania zachodzą w trochę dłuższym horyzoncie. My się będziemy dostosować w ten sposób, że jakby to wkomponujemy to w naszą poprawę efektywności generalnie rzecz biorąc, a konsument będzie się dostosowywał do faktycznie obserwowanego poziomu cen i jego nie będzie już obchodzić, czy ta opłata tam będzie, czy nie. Orlen i Lotos przekonują, że koncerny zamortyzują opłatę kosztem swoich zysków, ale o konkretach trudno mówić na tym etapie. Nie da się, jakby to powiedzieć, poza rozważaniami modelowymi ocenić, jaki to będzie miało wpływ na nasz wynik, bo na nasz wynik oprócz tej jednej opłaty wpływa setki innych czynników, które będą się działy w ciągu roku i wyseparowanie efektu tej opłaty w zasadzie to jest takim tylko czysto akademickim zagadnieniem. Pieniądze będą przeznaczone na realizację projektów ograniczających emisje szkodliwych dla środowiska substancji, 85% wpływów zasili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, a 15% trafi do tworzonego właśnie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. PKN Orlen uruchomił kanały poświęcone marce korporacyjnej na YouTubie i Instagramie. To kolejny krok umacniający obecność firmy w mediach społecznościowych. Orlen ma swój profil na Facebooku oraz konto na Twitterze. Na wszystkich kanałach można znaleźć informacje, obejrzeć zdjęcia czy materiały wideo. Poznaliśmy laureatów 11. plebiscytu Tygodnika Płockiego pod nazwą Z Tumskiego Wzgórza – wydarzenie roku 2017. Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się w Płockim Domu Technika. Wśród nominowanych inicjatyw znalazły się projekty organizowane przez Orlen, strategicznego partnera wydarzenia. Listę laureatów plebiscytu można znaleźć w intranecie. Zapraszamy do udziału w akcji Sprzątanie Świata, która odbędzie się 20 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi. W tym roku wolontariusze posprzątają najbliższe otoczenie zakładu produkcyjnego w Płocku, czyli Jar Brzeźnicy, a także wezmą udział w ekopikniku. Deklarację udziału można przesłać do 16 kwietnia na adres e-mail wolontariat@orlen.pl, wpisując w temacie maila Dzień Ziemi. Więcej informacji w intranecie. Spółka Anvil wzięła udział w targach pracy i praktyk Absolvent Talent Days, które odbyły się w Łodzi. Anvil nie przez przypadek wybrał Łódź. Zdecydowała o tym bliska współpraca z Politechniką Łódzką oraz duże zainteresowanie Anvilem jako potencjalnym pracodawcą wśród studentów z województwa łódzkiego. Absolvent Talent Days to nie tylko stoiska targowe, ale także ciekawe warsztaty, panele dyskusyjne, inspirujące prezentacje firm oraz wykłady motywacyjne. O wolontariacie pracowniczym w Orlenie powiedzieliśmy już wiele i nie ma chyba osoby, która nie wiedziałaby o jego istnieniu. I to bardzo dobrze, bo teraz każdy z Państwa może zagłosować na orlenowski wolontariat w konkursie Dobroczyńca Roku organizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Do ścisłego finału tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowało się aż 15 firm, w tym PKN Orlen, który otrzymał nominację w kategorii Wolontariat Pracowniczy. Głosowanie trwa do 23 kwietnia. Ostatecznie to internauci zdecydują, kto zdobędzie tytuł. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali finałowej 6 czerwca. Podczas niej zostaną także przyznane nagrody w kategorii Zaangażowanie Lokalne, Projekt Społeczny Fundacji Korporacyjnej oraz Strategia
strategia społecznego zaangażowania. Zachęcamy do głosowania na wolontariat Orlen, którego dorobek jest imponujący. To 14 lat doświadczeń, dziesiątki zrealizowanych projektów, tysiące beneficjentów, a przede wszystkim zaangażowani pracownicy, którzy tworzą ten program. W 2017 roku udało się zrobić bardzo dużo dla bardzo wielu osób i instytucji, stąd też otrzymana nominacja. Oddanie głosu zajmie tylko chwilę. Wystarczy wejść na stronę www.wybierajdobro.pl i postępować zgodnie z instrukcjami. Liczymy na Wasze głosy. Za nimi 30 kolejek rundy zasadniczej i gdyby sezon ligowy, jak jeszcze kilka lat temu, kończył się w tym momencie, piłkarze nożni Wisły Płock zakończyliby go tuż za podium. Ale obowiązuje system SA37 i czwarte miejsce jest punktem wyjścia do rywalizacji o punkty w kolejnych 7 meczach w grupie mistrzowskiej. Wyjść na boisko lidera rozgrywek i wygrać to bezcenne uczucie, ale tego właśnie dokonali piłkarze Jerzego Brzęczka. Reca po raz pierwszy, po raz drugi i jeszcze gol Stylicza pozwoliły pokonać Jagiellonię 3-1. Wiślacy po pierwsze zasłużyli na miejsce w pierwszej ósemce, po 30 kolejkach plasują się w połowie jej stawki. Po drugie, dzięki tej pozycji mają prawo do rozegrania 4 z ostatnich 7 meczów w roli gospodarza. Do Płocka przyjadą Krakowska Wisła, Zagłębie Lubin, Lech Poznań i Korona Kielce. Z kolei mecze wyjazdowe płocczanie zagrają w Zabrzu, w Warszawie i na zakończenie, podobnie jak to było w przypadku rundy zasadniczej, w Białymstoku. Mistrza Polski i miejsce Wisły Płock na koniec sezonu 2017-18 poznamy 20 maja. To wydanie Studia Grupy Orlen dobiegło końca. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Do zobaczenia. Zapraszam.